Siema! Tutaj z tej strony Menel Zartyniuk, a dzisiaj porozmawiamy sobie o usuwaniu książek o Harrym Potterze z bibliotek szkolnych. A teraz muzyka! Odkąd zobaczyłem ciebie, nie mogę jeść, nie mogę spać. Jak do tego doszło, nie wiem. Miłość o sobie dała znać. Przez te oczy zielone oszalałem. Siema, tu Nikodem i kopiuję piżamę za P. Porozmawiamy sobie dzisiaj o takim bardzo kontrowersyjnym temacie, bo to będzie temat o paleniu, a zarazem usuwaniu książek stricte o Harrym Potterze z bibliotek szkolnych i paleniu ogólnie na stosie tych wszystkich książek fantasy. Jak dobrze wiemy, książka Harry Potter to jest książka fantasy, powieść przygodowa brytyjskiej pisarki J.K. Rowling, która zrobiła w ogóle w Anglii i na całym świecie furorę, jak dobrze wiemy. Powstało 8 filmów, 9 książek, a nawet więcej tych książek. Gier o Harrym Potterze to jeszcze więcej, ale Rowling to się do tego nie przykładała. Ale dobra, o co mi chodzi? Jak dobrze wiemy, kilka miesięcy temu w Polsce miało miejsce palenie przez księży książek o Harrym Potterze, bo ponoć są okultystyczne treści tam są i prawdziwe zaklęcia. I to księża palili. Ludzie, kuźwa, jak można być taką ciemnotą i uważać, że książka dla dzieci, w której są zawarte czary, niszczy umysły dzieci z kolei. Przenieśmy się teraz do odległego zakątka świata, czyli do Ameryki. W miejscowości Nashville, w stanie Tennessee, była sytuacja, gdzie w szkole po prostu usuwano Harry'ego Pottera z biblioteki. Czemu? Nie wiem, ale to było za sprawą interwencji księdza. Może dlatego, że ksiądz myślał, że Harry Potter zamroczy tych dzieci mózgownicę. Tak jak uczta w Hogwarcie na pierwszym roku, a zarazem na każdym roku uczta w Hogwarcie zamraża dzieciom i w ogóle uczniom i nauczycielom mózgownicę, więc też bym chciał taką ucztę, jak w Hogwarcie Dumbledore przygotowywał. Te wszystkie domowe skrzaty przygotowywały, to pamiętam z książki było, że domowe skrzaty pracowały w Hogwarcie jako kucharze. Ale dobra, mniejsza o to. Całkiem niedawno, w szkole podstawowej, w lipnie chyba najprawdopodobniej, dyrekcja ogłosiła, że będzie usuwała książki o Harrym Potterze. Dlaczego? Bo rodzice przyszli, dali petycję. Petycję dali do dyrekcji, żeby usunęli książki o Harrym Potterze, bo ta książka zamracza ich dzieci mózgownice. Wiecie, dlaczego tak się dzieje? Bo pierdzielony PiS po prostu mówi, że książki o Harrym Potterze są złe, w ogóle książki fantasy jakiekolwiek są złe, w ogóle to nie powinno się sprzedawać, to w ogóle zamracza mózgownice. Dzieci powinny czytać takie książki jak, nie wiem, Pan Tadeusz na przykład. Albo dziady. Chociaż biorąc pod uwagę to, co PiS ostatnio wymyślał, a zarazem Rydzyk, no to grubo. Jeśli chodzi o takie książki, no to nawet kuźwa te dziady wypierdzielą z kanonu lektur. No ale przyszli ci rodzice, dali tą petycję, no i usunęli te książki, bo mają treści okultystyczne oraz zamraczają mózgownice dzieci, a zarazem zawierają najprawdopodobniej prawdziwe zaklęcia. Halo, czy czasem w średniowieczu nie uważało się, że istnieje takie coś jak czarownice, magia i w ogóle? Zamiast my, jako kraj niepodległy, zamiast iść kuźwa do przodu, cofamy się do XIV wieku, gdzie wieszali ludzi, ścinali im łby. Halo, co tu się od Janie Pawla? Bo ja kurwa nie wiem. Teraz ja bym zaapelował do rodziców. W tym momencie ja bym zaapelował do rodziców i bym im powiedział prosto i na temat: ludzie, trzymajcie kapelusze. Nie no, żartuję. Ludzie, po co
wgłębiacie się w sprawy PiSu, Rydzyka i w ogóle jakiegokolwiek kościoła. Jak księża chcą, to niech to palą. W sumie, no nie powinni palić, no ale po co? Po co niszczyć humory dzieciom? Dzieci jak chcą czytać Harry'ego Pottera, to niech czytają. Ja sam lubię przeczytać Harry'ego Pottera i dobrze, że kupiłem, zanim, nie wiem, by nawet ze sklepów to wywalili, nie? Ech, po prostu szkoda gadać. To wszystko przez ten PiS. Zaraz pewno dostanę pozew od znanej pani fotograf z Krakowa, że obrażam jej ukochaną partię. Ale piszecie te petycje, dorośli ludzie, którzy mają dzieci i piszą petycje do dyrekcji, że trzeba usunąć Harry'ego Pottera ze szkolnej biblioteki. No to już widzę, kogo kuźwa popierają. Tak, zaraz dostanę kuźwa pozew. To tak jakbyście pisali do TVN-u, żeby usunęli Heizera. To i tak nic nie da. Serio wam mówię, to i tak nic nie da. Dyrekcja raczej nie usunie tego Pottera, a jeśli usunie, no to kuźwa dyrekcja jest tak samo zrąbana jak wy. I powiem wam, ja odnoszę się krótkimi słowami do tego, co się odpierdziela zarówno w Polsce, jak i na świecie, jeśli chodzi o książki typu Harry Potter. Wstyd, hańba i żenada. Ci ludzie, co robią z tymi książkami, to nie są ludzie. To są debile. Bo jak można palić i wyrzucać z biblioteki szkolnej książki, które się dzieciom podobają? Bo zawierają czary, treści okultystyczne, czy inne gówno, które było uważane za bóstwo w XIII-XIV wieku. Ach, te średniowiecze. Polska coraz bardziej się zbliża do starożytności. Zupełnie jak Podlasie. Nie no, dobra, już jeszcze Podlasie obrażam, Filipa Heizera już obraziłem, Elkę obraziłem. Wiecie co, ja już skończę ten film, bo po prostu zaraz dostanę pozew zarówno od Heizera, jak i od Elki. Więc trzymajcie się tam, to były Rady Konrada. Wait, what? Co to było? Rady Konrada? Nie. Rad Konrada jeszcze nie będzie, ale będzie jakiś odcinek z Rad Konrada w odświeżonej wersji. Chyba z Magdą. O ile dobrze, tak, z Magdą będziemy rozmawiali na temat kebabów, więc warto oglądać ten odcinek. Nie wiem, kiedy będzie, spytam się Magdy, ale będzie jeszcze kiedyś na YouTubie. Rady Konrada będą. Tak więc, moi drodzy, jeśli wam się spodobała moja wypowiedź, trochę chaotyczna, trochę bez sensu, ale mam nadzieję, że moje zdanie na ten temat wniosło coś do tego, tak? I tak nikt tego nie obejrzy, no ale uważam, że ten kanał jest też od tego, żeby się wypowiadał na różne tematy po prostu, tak? Tak więc dziękuję wam za obejrzenie oraz za uwagę. Wszystkim tutaj, którzy tutaj się zgromadzili, pamiętajcie, by zostawić suba oraz łapkę. Trzymajcie się, ciepło, cześć.